Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hollow Havoc na Game Boy Advance. Jest tak, na porządek ma synchronizację jak zawsze, więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dziękuję bardzo, oczywiście gramy na Wii i lecimy dalej, 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 dalej. Jeszcze tutaj i wykorzystamy naszą nową moc, czyli skakanie między ścianami. Ojej, co zadziała. Albo tutaj możemy coś zrobić w ogóle? Może. Tylko... A dobra. Prze... Ten. Spust na nunchaku. Klikać. Nunchak, czyli taki... Nie wiem, jak to nazwać. Dokupywalny analog do pilota do Wii. To jest coś na tej zasadzie. Dobra, ale Void of Bones. Trochę mi to przypomina, jakby to było jakieś level z Pustyni Knarenów. Z normalnego Raymana. Czy? Dobra. Ale jeśli to nawet spokojnie. Ogólnie nie mam dźwięków teraz, ale nie to przez to, że to jest... Bo... Mam tam emulację czy coś, tylko po prostu sobie włączyłem, bo chciało mi się przepinać wszystkie action, na tym skoczyłem tym razem. Co jesz? Ja się tutaj na serio, co jest? Może ja kompletnie mam olać tą czaszkę? Nie, muszę na nią skoczyć. Oczywiście czaszki są z Raymana dwójki. A dobra. Mamy ją zatrzymać jak w Raymanie dwójce. Nawet. Patrzcie, no to jest już sprytne. Przez stare mechaniki. O. A więc to zabija. Dobra, zapamiętaj sobie, zapamiętać. Kości zabijają. Fajna by ta gra była do speedrunu, tak szczerze powiedziawszy. Fajne jest tutaj sterowanie nawet. Można by parę trików tutaj wytentegować. Może coś by się udało z tego. Coś tu jest ciekawego. O, jest nawet. Tylko że niestety tu nie mogę się dostać jeszcze. Jeszcze. Ale zapewne zaraz będę mógł. Zapominam cały czas, że to nie przyciskiem skoku, jak w Raymanie dwójce normalnym. Nie, dwójce też tu było. A ja tu bardziej mówię o trójce, nie o dwójce. Bo dwójka to tam, wiecie. Bo dwójka to tam sobie może być, a... To jest trójka. A to jest bądź trójka. Rayman 3, nie dwa. Ale coś tu jest... No, no nie ma. To znaczy nie ma, no jest urwany most, ale no... No proszę was, no kto się interesuje urwanymi mostami? No chyba jacyś... Powyrywani, hehe. Nie, to nie ma nawet sensu. Boże. Coś tu jest, bo to, ta czaszka nie mogła być tak... znikąd. Dobra, nawet wiemy jak tu... Ogólnie, dzięki Pomidorowi i... mojemu samemu przejściu... wiem jak... bodajże w, nie wiem, czy pierwszym, czy tym drugim odcinku była pewna klatka, której nie mogłem zdobyć. Ona była pod jakimś mostem. No i co się domyśliłem? Wystarczy, że po prostu się zawieszę przy tym moście o tak i zacznę walić butem. To jest cała logika. A ja na to nie wpadłem. Nawet by mi to przez myśl nie przeszło. Że coś takiego zostało wykorzystane tam. Ale Pomidor mi to wyjaśnił i jest fajny. A, no innego nie mam. Może po prostu jednak zrobimy tą serię bez Pomidora, bo jak widać cały czas zapowiadam tego Pomidora, a tego Pomidora w końcu nie ma. Uwierzcie mi, kiedy, na jakiś let's play go się uda złapać. Nawet mam już w planach jaki. Nie mówię tutaj o Kuliku Baksie. Królika Baxa Lost in Time sobie sam będę prowadził, ale bardziej mi tutaj chodzi o Bugs Bunny i TAS Time Boosters.
Guns, Busters! Time Busters! Trzeba by zrobić taki serial. Time Busters! Bo byli już Mythbusters, byli już Ghostbusters, co tam było jeszcze Busters? Adbusters? Ale nie, to akurat nie. To się nie liczy. To nie z tego. Nie no, kiedyś trzeba będzie zrobić ogólnie jakąś grę z pogromców duchów. Albo z Ghostbusters, bo wiem, że na pewno jedna na PSP wyszła i jedna na PS3. Obydwie chciałbym ograć. Nie, właściwie wyszły dwie na obie konsole. No, wreszcie tutaj skoczymy. To nie jest potrzebne, więc nie wiem, po co daje w ogóle spawnić tych czaszek. Ale dobra, no najwidoczniej po coś dalej nagrać. Dobra, checkpoint. O Boże, jak z walką z Jano. Jano. Awesome. No seryjnie, dokładnie jak w tej walce. Ja sobie tutaj pójdę, bo mam dziwne wrażenie, że tu jest sekret. Niego nie ma. Teraz schrzanię go. O kurde! Ej, ja cię pamiętam. Ty byłeś w Remedy 2. Kurde, asety nawet z Remedy 2 wykorzystać. Co za lenie. A, dobra. Nie było tego. Spoko. Może 6 minut. To trwa jak wieczność. To jest inna. Jeden lum. Lum to jest, nie wiem, rodzaj nijaki. Powiedzmy, żeby było... nie wiem, dokładniej. Nigdy nie wyjaśniono czymś. O! To jest... ciekawe. Wiesz, czy jakiś sposób załatwienia tych... nie wiem, kurzu? Wreszcie... To jest, ludzie, co tam jakaś perfekcyjna pani domu? Rayman was nauczy, jak wyczyścić kurz od ręki, że tak zażartuję sobie. Od ręki, żeby was nie straszył już kurz. Może ja gram Vice Towera teraz wraz z Raymanem? Tak cały czas się spinam do góry i jakoś dojść nie mogę do tej góry. Idziemy. Zaczynam mieć wrażenie, że kręcę się w kółko. Dobra, druga klatka. Może kratka. Dlatego, że one są kwadratowe. To wszystko dlatego. O Jezu! teraz nie mogę z tym moim wysłowieniem. O Jezu. Kurde, wele, jak się śmiga, prawie jak Indiana Jones. Czy ja mogę? No zaraz. Czy ja mogę jakoś... Chyba wiem jak. Spyk. Ha, udało się. First try. Oczywiście kurczaki. To się. Widmo kurczaki? Jakoś tak? Nie wiem. Boże, jeszcze ten poziom. Aha, teraz ruchome są. Świetnie! Tego mi brakowało. No w sumie na serio mi tego brakowało, bo już dawno nie było żadnych ruchomych platform. Dobra, chodźmy tu. No właśnie. Bo miałem to jakieś tak. Takie dziwne przeczucie, że jednak coś tu będzie. Ogólnie dobrze, że gram na emulatorze, bo jeszcze mam snap... Fuck. Seria. Save z poprzedniego odcinka, więc jeżeli coś mi się tutaj schrzani z nagrania, to zawsze mogę sobie wczytać save. Dobra, jedziemy. Mamy 3 życia z powrotem, bo z niczym... Nie wiem kto. Żeby tutaj nie być niepoprawny, to powiem, że niczym Sir Daniel Fortescue
Wstałem z zagrobu. Z martwych wstałem. Wiecie, z Medieval to sprawa. Kto grał w ten wie. Ogólnie Medieval to ja będę robił po polsku. I prawdopodobnie po Medieval jedynce będę robił Medieval Resurrection, a nie dwójeczkę. Bo tak, tak mi dopowiedzieli Facebookowi. Wiecie, Facebookowi mają lepiej, polecam sobie zalajkować, będziecie zawsze mieli jakieś takie moje przemyślenia. Chamska reklama. Nie no, ogólnie nie każę wam, ale po prostu jak chcecie, to możecie sobie zalajkować, nie musicie. I tak tam aż tak ważnych rzeczy nie jest. No praktycznie na serio nieważne, tylko jakieś takie moje odkrycia dziwne z internetu, czy coś, nie na no, serio. No, na przykład ostatnio znalazłem zdjęcie młodego Shia LaBeoufa. Jak nie wiecie, kto to jest Shia LaBeouf, to jest ten gościu od Do It! Kto jest ten gościu? I właśnie ja znalazłem jego zdjęcie, jak był jeszcze młody i występował na Disney Channel. Ale zauważmy, że to są te orby z Raymana dwójki, z Krainy Złych Snów. Tak? Krainy Złych Snów. Boże, dawno w Raymana dwójkę nie wiem. To jest prawie, że straszne. Ale tak, tylko prawie. Artysta. No, co? Hello? Hello, hello! Pozwól dla komandy. Wiem, że na pewno jest jeden kumaty, który kojarzy prawdopodobnie skąd to będzie, ale nie powiem kto to. Bo tak. A jeżeli ta osoba chce się ujawnić, to może napisać, że to ona. Że to ta osoba. To on, że to ona, nie wiem. Zawsze mam taki dziwny problem, że jak tu odmienić osoba, żeby komu poradzić, że... nie poradzić, tylko... nie doradzić coś... Bo jak mówimy o sobie i wiemy, że to jest... rodzaj męski, to już... takie buty. Ale trochę to chamskie. Kat! Damn it! Uff. Spokojnie, ja tu mam wszystko opanowane, a w szczególności moje nerwy. Nerwy zostali, czym człowiek zostali. Iron Man te sprawy. Dorzuciliśmy tą złotą, żółtą kulę. Nie wiem, nie rozróżniam kolorów. Znaczy rozróżniam kolory, ale... wiecie. Rozróżnić złoty, a... żółty... To jest takie proste właśnie. No to muszą już mi powiedzieć graficy, jak odróżnić... złoty od żółtego. Chętnie posłucham. Znaczy chętnie przeczytam właściwie. Jestem aż ciekaw. Ciekawość mnie zżera. Dobra. Szkoda tylko, że tak późno ogarnąłem z tym wejściem. No! Detekcja kolizji. Co? Wykrywanie kolizji. Boże, mylę się już. Ale spokojnie, teraz już wiemy, jesteśmy przygotowani. Przynajmniej nam trochę zleciał odcinek na gadaniu. Nie no, na serio, w gry z Game Boya, bądź co myśl, chyba według mnie lepiej by się grały na padzie od GameCube'a, ale no na Wii Locie i na Nunchaku też to spoko. Chociaż może by nawet z klasycznym kontrolerem by się dobrze grało, ale raz miałem okazję grać na
GameCube'owskim padzie i szczerze bardzo polecam. Fajny i jedna najważniejsza rzecz, która najbardziej mi się spodobała w tym kontrolerze. On strasznie klika. To jest tak strasznie przyjemne, jak słyszy się, że kontroler klika strasznie. Nie wiem, w każdym razie ja mam taką... takie szczęście mnie przejmuje, kiedy mój kontroler tak bardzo klika. To znaczy nie jak skrzypi, bo tutaj trzeba to nazmienić, że nie chodzi mi o skrzypienie, kiedy już kontroler jest stary i wymaga jakiejś naprawy. Chodzi mi o klikanie. No! Co ja tutaj robię źle? Hello. Hello, hello. Dobra. Co? Chyba na ten ostatni piksel wlazłem. Tak wiem. Samo mi piksel. To wiecie, to przeznaczenie było. Może ta piksel to jest jakaś dziewczyna? To wiecie, my piksel dzielimy się na też płci. Zobaczcie, jak macie na rogach ekranu piksele, to myślicie, że to są piksele takie męskie? Nie! To są żeńskie piksele. I wiecie, no czasami jeszcze się w tym tłoku pikseli zdarzy się jakaś niewiasta, no to bardzo rzadko jest, no ale... Ogólnie to często właśnie tak bywa, że na rogach najczęściej są właśnie kobiety piksele. I właściwie rozumiem teraz chrzanie, ale jak ktoś chciał pozwolić tej historii, to proszę bardzo. Mam nawet całą, nie wiem, książkę do przyrody napisać na temat piksel. Coś na ten temat wiem, bądź co bądź. Będzie bolała? Szczęście nie. Pyk, pyk. Parkour, kurde. Prawie jak w Sonic Lost World. Nope. Ja się boję, że znowu tam będzie tak. I teraz zginę i znowu będę to musiał powtarzać wszystko. Świetnie. Ja nie wiem, czy ja nie będę musiał przypadkiem potem sobie pójść do psychologa na... bo bym miał taką nerwicę cały czas przez tą grę. I wyobrażam sobie, żeby ktoś tak mógł na serio na Game Boyu grać i się nie denerwować. Tak jak poprzedni odcinek, że będę nosił zaraz Harry'ego Pottera. Więc to, że przejdziemy ten poziom i to będzie koniec tego odcinka, bo mam już serdecznie dość tego. Tak wiem, że moje teraz dźwięki mogę zabrzmieć. Trochę niepokojąco, ale no trudno. Ja nie safe state'uję. Nie ma szans, żebym safe state'ł. Safe state'uję, że już to tylko pod koniec odcinka i tylko po to, żeby nie stracić tego wszystkiego, co osiągnąłem w tym let's play'u. No to jest jedna rzecz, gdzie ja safe state'uję. Właściwie gdybym miał konsolę Retron 5, to... Retron 5, to... Nie musiałbym nawet save state'ować, bo... właściwie to nawet gdybym miał oryginalnego... Znaczy nie, no... Bo żeby go nagrywać, to musiałbym mieć Retron 5, albo... Zaraz, czy... Albo pod przystawkę do GameCube'a. I oczywiście samego GameCube'a z...
podstawką umożliwiająca granie z gry w gry z Game Boy Advance. Nie musiałbym mieć save state'u, bo jeśli nie wiedzieliście, to gry z Game Boy Advance miały taką specjalną baterię. Taką jak możecie znaleźć w swoich komputerach. Powinien się zastanawiać się, po co była ta bateria. Ta bateria, moi drodzy, była po to, aby zachowywać wasze stany gry. Żebyście po prostu nie utracili wszystkiego. Jeżeli ta bateria nie rozmagnetyzowała się, ale jeżeli po prostu ona przestała działać, to traciliście save, więc nie dało się robić backupów, ale no jedyną możliwością była właśnie wymiana tej baterii. Jeżeli się po prostu kartridże po jakimś czasie po prostu psuły, jeżeli chodzi o tą baterię, i czasem trzeba było ją wymieniać. No i niestety, jeżeli na przykład wymieniście wystuprocentowanego takiego Raymana czy na Game Boy Advance, to sorry. Ale no niestety, tak czasem bywa w życiu, coś się traci. No ale przynajmniej wtedy będziecie mogli zagrać sobie znowu w tą bardzo przyjemną granie. Zero sarkazmu. No ja spróbuję to tak... O! Aha. Nie byłoby kompletnie potrzebne. Dobra. Tym razem trafię. Raz, dwa, trzy, trzy. Trafiłem. To jest mój obecnie najbardziej nieulubiony poziom z całej gry. Mogę to przyznać z dumą, że to jest mój najbardziej nieulubiony poziom w tej całej grze. God damn. Dobra, przynajmniej wiem, jak wszystko tutaj robić. Spokojnie. Nie trzeba się denerwować. Wszystko jest okej. Co z tego, że cały odcinek... robi jeden poziom? I tak, słuchaj, już pomierzyłam. Powoli. Ale tak... Lol. Ale tak tylko obciupinkę mam w ten denerw. Tylko tak malutko. Tak wiem, że teraz mój głos po prostu doszedł do granic dźwięku kompletnie, ale no cóż. Może mnie za to nie pozwą. Nie wiem, mój humor to jest czasem kompletny brak humor. Taki już mój ur. No, może lepiej tak nie będę mówił. Może dla żartów już tak można mówić sobie, ale... Bądź co bądź... Nie na takie żarty można ze mną. Nie! O Jezu! Dobra. Pyk. Tu... Teletrompter mnie zadziałał. Ja. Nie będę robił save state'ów. Obiecałem, że nie będzie save state'ów żadnych. Muszę tego dotrzymać. Mógł tak teraz przerwać ten odcinek, no, ale no wyszłoby na to, że jeden poziom będę robił dwa odcinki praktycznie, więc. Nie, dziękuję, ja takich rzeczy nie chcę. Dobra, teraz ja już praktycznie to robię z pamięci. Po prostu speedrun. Już jest bardziej niż gra. Ale dobra. Bardziej speedrun niż let's play, o. Może coś w tym stylu. Thank you.
Pyk. 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 I myk. I już dziękuję bardzo. Prosto na naszego fioletowego luma, który właściwie ani trochę luma nie przypomina dobra. Nie jesteśmy tutaj żadnymi ludźmi, żeby oceniać tutaj, kto kogo przypomina. Nie właściwie co ja mówię, ale nie. No honotu. Honotu. Ten mój karabinek maszynowy. Ujem. Ten śmiech, nie powinienem tego więcej powtarzać. Strasznie mi to nadwyraża gardło. Ło! Oj, jakbym teraz spadł. Jakbym się zdenerwował. Tak, pozdro dla tych, którzy myśleli na początku odcinka, że jakiś taki kompletnie bez emocji to będzie odcinek. O nie, tym razem nie. Nie schrzanisz mi to, czaszko głupia. Ja umiem. Co zrobić? Znaczy nie umiem, ale no udaję, że umiem. Jak się udaje, to już jest połowa sukcesu. Jak się nie udaje, to... To nie wiem. Zależy w jakim kontekście. Pyk. Pyk. No jemnie. Mogłeś już zaczekać w tej chwili, tylko żebym... Cię po prostu tak puknął, tak myk. Nie? Dobra. No cóż. Chyba ten odcinek nazywa odcinek bez emocji, tylko po to, żeby przyciągnąć publikę. Nie publikę. Dobra. Ojej. Mogli już mi tutaj dać czekunka. Mogli mi już oszczędzić tych męk. Dobra. Pyk. I miliony przeciwników na to się pojawią. Dobra, męk, błagam, dajcie mi już ending. Za co? Za co? Chłop. Dobra, nie wiem, czy to było planowane. Dobra. Czy ja tutaj... O, dostrzelę. Chociaż właściwie łatwiej by mi było, gdybym po prostu się zawiesił na tym, ale dobra. Ale nie trafiłem. Ale dobra, jeszcze mam 3 próby. To całkiem dużo. Całkiem. Więcej niż zero. Lepiej niż mnie, niż zero. To zawsze... Zawsze jest jakieś pocieszenie. Nie wiem w ogóle, jak tam skoczyć. Jeżeli skoczę z boku, to mnie rozwali. Jeżeli skoczę za wcześnie, to mnie rozwali. Jeżeli skoczę za późno, to mnie rozwali. Dobra. Okej, czyli cały czas w prawo muszę iść. Spoko. To jest... Chyba możliwe. Chyba. Czyli na maksa tak i... Pyk. W prawo cały czas, w prawo cały czas. Jest! Jest! Zrobiłem to! Więc tak, ludzie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa!